witam wszystkich. Wybrałem się znowu na ryby. Jest wtorek, 18 sierpnia. Postanowiłem odwiedzić łowisko, na którym już w tym roku byłem, na Ekstrakarpiu Radymno. Spodobała mi się ta woda. Ostatnio były zawody, coś tam połowili. Chciałem zobaczyć, czy tamtym razem to był przypadek, czy uda mi się coś złapać. Już jestem 2 godziny, nie nagrywałem na początku, ponieważ padał deszcz, rozluźniłem się i zaczęło zaraz padać i no, nie byłem w stanie nagrać tego wstępu, ale przestało, chociaż jest zachmurzone. Także pokażę łowisko. Dziś jestem na innym stanowisku, bo chciałem się nauczyć tego łowiska, więc nie chciałem powtarzać 12, jestem tym razem na 10. No nic. Na zawodach było ciężko. Jak mi się coś uda złapać, to oczywiście będę pokazywał. Będę się chwalił. Miejmy nadzieję, że coś położę na macie na tym wyjeździe. Bo chciałbym, bo ryby są piękne i po to się przyjeżdża nad wodę z wędkami, żeby je łowić. Dobra, nie będę przynudzał. Później pokażę zestawy, na co łowię, jak łowię. Wytłumaczę, bo tam ktoś się dał zapytanie, dlaczego tego nie pokazuje, że tylko demonstruje, pokazuje ryby złapane. No jednak jak się samemu, to nie jest takie proste, no ale będę się starał. Dzisiaj na pewno pokażę przypony, na jakie łowię. Dzisiaj wożę też łódką, bo tu są górki, pagórki i ciężko położyć gdziekolwiek zestaw. Także posiłkuję się łódką i też pokażę, jak robię tą wywózkę. Dobra, miejmy nadzieję, że jeszcze się zobaczymy i usłyszymy. Do zobaczenia. Tam wygląda łowisko, ktoś tam sobie stawia markera. Ktoś przyjechał. No, łowisko już pokazywałem, no, fajna woda, czysta, ładne ryby, duże. No dobra. Dobra, kończymy. Tak jak mówiłem, jesteśmy na Ekstrakarp Radymno. Przyjechałem dzisiaj około godziny 12, jest godzina 16. Udało mi się złapać pierwszą rybę. Taki karp, niecałe 12,600-700, niecałe 13 kilo. Zaraz to pokażę. Ryba bardzo ładna. Waleczna. Jak sobie jest w widowni, to każdy wie, jakie są. Pierwsza ryba z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Tak wygląda. Już czerwonawa miotełka, ogonek. Bardzo ładna ryba. Skusił się tym razem na śmierdzącą kuleczkę. Później pokażę, na jaki przypon go złapałem. Kuleczka zrobiona przeze mnie. No, spisała się. Dobra. Wypuszczamy rybę. Tak jak każdą, nagram wypuszczanie, żeby nie było jakichś tam głupich dyskusji. A później opowiem, jaką stosuję dzisiaj technikę. Pokażę przypon, górkę. Będę musiał założyć nową, to od razu zademonstruję. Taka rybka. Piękna, coś pięknego. Dobrze, ładnie wpłynął. Super, jest pierwsza. Tak jak mówiłem wcześniej, pokażę przypon, jak wygląda, na który został złapany właśnie ten karpik. Przypon jest bardzo prosty. Jest dość długi. Długość jest około 20 cm, bo jak używam łódki zanętowej, to nie boję się o splątanie, więc przypon jest dość długi. Typowy haczyk, jakiego używam w tej chwili, to są haczyki Gamakatsu. Są to haczyki, które mnie nigdy jeszcze nie zawiodły, więc wiedziałem, na jaką wodę się wybieram, dlatego zawiązałem przypon. Tu rurka termokurczliwa, nie wiem, czy to widać będzie.
troszeczkę zrobiona. To wygląda. Tu rurka antysplątaniowa, chociaż mówię, do obywózki to długość tej rurki nie ma znaczenia. Używam tu plecionki dość grubej, to jest 35 LB z firmy PB. To jest chyba taka plecionka na muszle przeciw lacicznicą, więc jest i mocna, i bardzo odporna na przetarcia. Kulki, jakie użyłem, to tak jak mówiłem, to są kuleczki, które robię sam. O, taka kuleczka, proszę, tej wielkości. Może nie jest idealnie okrągła, jest troszkę taka niekształtna. Powiedzmy 14, 15. Podbiłem to maluteńką pianeczką, dosłownie taka centymetrowa pianeczka. Pianeczka od góry. Wkładamy na kulkę, przebijamy kuleczkę. Kuleczka bardzo miękka, szybko pracująca, lekko się wbija. Przebija igłą. Standardowo zakładam na włos. Przeciągam, daję stoperek. I od spodu mam taki drugi stoperek gumowy, który dba o to, żeby te kulki się nie rozjechały. O, to jest tak minimalnie zbalansowane. Powinno to na dnie leżeć. O, w ten sposób, że haczyk leży, a kulka może albo leży. Myślę, że leży, bo kulka jest dość duża do tej pianki. Leży i tylko ta pianeczka ją pozycjonuje, nic więcej. Pokażę jeszcze tak na ręce. O, tak to wygląda. Nie wiem, jak to widać, mam nadzieję, że dobrze. Bardzo prosty zestaw. Żadnych kółeczek, żadnych krętlików, żadnych śrucinek, niczego nie stosuję. Tak wygląda mój zestaw. Dobra, i tego założę na krętlik szybkiej wymiany i pokażę wam, jak, co wkładam do łódki i jak wywożę. Jeszcze raz pokazuję, jak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dobra, wkładamy teraz to. Używam dzisiaj jednej komory, bo nie nęcę dużo, bo jak wspomniałem wcześniej, były zawody na tej wodzie, więc na pewno tu zanęcone jest dość. Włączamy łódeczkę, zamykamy komorę. Teraz to, co dzisiaj postanowiłem używać, to są w zasadzie takie troszkę partykuły zmielona kukłosiuta kukurydziana, troszkę całej kukurydzy, dodałem troszeczkę żółtego barwnika. O, tak to wygląda i to używam. Daję takie dwie łopatki, tylko proszę zwrócić uwagę, jakie łopatki. To jest najmniejsza łopatka, jaka jest w sprzedaży. Także dwie takie łopatki daję na jedną wywózkę. Oprócz tego jeszcze, jak ja to mówię, tą zupę wspomagam kulkami ciut większymi niż ta, która jest założona na przykład garstkę kulek. No nie wiem, nie liczę ich nigdy, ale tyle, ile mi się w ręce zmieści, tyle ich daję. Jedną garstkę, nie więcej, bo uważam, że ta ryba ma dość jedzenia. Chodzi tylko o zwrócenie jej uwagi, że coś tam na dnie jest. Układamy przypon równiutko. Lepko wyciągamy. Wodujemy łódeczkę. No i wypływamy. Sobie, o, wypływa. No, zobaczymy, czy ucieknie coś takiego. Wywożę na jakieś 70-80 metrów. Nie mam jakiegoś specjalnego miejsca, żebym sobie tam znalazł. Dobra, rusza. Wywożę ciągle na ten sam punkt, więc będę miał, powiedzmy, ciągle w tym samym miejscu będzie zestaw leżał. No, tak wygląda. Łódeczka sobie płynie.
grzecznie czekamy, aż dopłynie do celu. No i wypuszczamy pułapkę i czekamy na następną rybę. Bardzo mi ucieszyła, bo jedną rybą to bym czuł troszkę taki niedosyt. Teraz ją pokażę. No i bez popieraka tylko. Chodź. O, teraz pomogłeś mi. Super. Wielkościowo mniej więcej taka jak tamta. Tak wygląda. Piękna miotła. Miał się zamiatać. Piękna chyba. Wyższeć tak wygląda. Nawet nie zniszczony, no ale trudno. Jak one biorą tutaj, biorą, to trudno, żeby miały zniszczone pyski. No ryba przepiękna. Tak nie liczę też około 12 kg. Bardzo ładna. Dobra, nie męczymy ryby. Nagram to wypuszczanie jeszcze. Dobra. Piękna ryba, naprawdę piękna. Już wracasz do siebie, dałaś przyjemności. Bardziej satysfakcji, że udało się złapać drugą rybę. Już ją wypuszczamy. O, waży troszkę, ale o to chodzi, żeby ważyła. Piękna rybka, naprawdę. Poszła sobie na dąciu. Jestem bardzo zadowolony. Jest godzina 11, drugiego dnia. Już jestem spakowany, stanowisko jest już puste. Zaczyna kropić, będę uciekał do domu. Dwa zdania podsumowania. No cóż, no woda, ja wiedziałem na jaką wodę jadę, woda ciężka. Wiele ryb się nie łapie. Ja siedziałem dzisiaj na stanowisku numer 10, złapałem dwie ryby. Pierwszą 4 godziny po przyjeździe, a drugą rybę złapałem, można powiedzieć, 4 godziny przed wyjazdem, bo dzisiaj po 6 rano miałem branie, więc wyjeżdżam, także 4 po przyjeździe, 4 przed wyjazdem. Poznałem dwóch fajnych gości, siedzieli na 11, 12. No też wiele nie powojowali, bo nie złapali nic, nawet leszcza nie mieli, jakieś tam podciągnięcia, siedzieli 3 doby, także mój wynik z tymi dwoma rybami uważam za niezły. Mimo wszystko zawsze czuję się niedosyt, bo co to są dwie ryby za 2 doby na łowisku komercyjnym, no ale tak jest i nic za to nie poradzimy. No, komu pasuje, to niech przyjeżdża, a komu nie pasuje, niech szuka innych łowisk. Tak czy inaczej, ja czy jestem zadowolony. Może nie tak bardzo z połowu, jak tego, że poznałem następne stanowisko, wiem mniej więcej jak ono wygląda. Zaczynam poznawać zbiornik. Mam nadzieję, że jak nie w tym roku, to powiedzmy do połowy przyszłego roku poznam go na tyle, że już nie będę musiał szukać w danym miejscu, tylko siadając na dane stanowisko będę wiedział, co mam robić, gdzie wywozić, tam gdzie rzucać. Tak jeszcze z ciekawości powiem, że ta druga ryba została złapana z rzutu. W sumie niedaleko brzegu, byłem nawet zaskoczony, że akurat na tą wędkę było branie, no ale akurat było. No nic, tak czy inaczej, wszystkim dziękuję za czas poświęcony na oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku coś mi się uda nagrać, coś jeszcze połapię, to na pewno będę pokazywał. No nic, do zobaczenia i życzę dużo zdrowia.